Urszula Makarewicz, witam Państwa i zapraszam na 1 we wrześniu przegląd tygodnia Radia 5, w którym m.in. relacja z gminnych dożynek z poselskim incydentem w tle. Nie usłyszeliśmy przeprosin i nigdy pewnie nie usłyszymy. Pikieta mieszkańców gminy Nowinka pod augustowską prokuraturą. Prokuratura augustowska nie znajdzie śniegu na Antarktydzie, jeżeli my będziemy składać, że tak śnieg ten leży. Oraz problemy z nowym rozkładem jazdy w Suwałkach. Zaraz będziemy musieli pracować nad korektą. Poselski incydent zdominował gminne dożynki w podsuwalskim Przebrodzie. Były piękne wieńce, ludowe zespoły i stoiska z regionalnym jadłem. Jednak nie dożynkową atmosferę, a wystąpienia posłów przybyli goście zapamiętają najdłużej. Chodzi o Jana Kamińskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Jarosława Zielińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Kamiński, dziękując rolnikom za ich trud, krytycznie ocenił niedawne głośne wystąpienie posła Andrzeja Hoffmana z PiS. Przypomnijmy, parlamentarzysta PiS-u z Kalisza powiedział niedawno: z PSL-em to jest tak, że te chłopy wyjechali ze swoich miasteczek, wsi i trafili do Warszawy, zdziczyli, zbaranieli, tańczą, śpiewają, głosują za ustawami, na przykład za związkami partnerskimi. W ocenie Kamińskiego Hoffman obraził nie tylko posłów PSL, ale również rolników. Po przemówieniu Kamińskiego na scenę wszedł Jarosław Zieliński, który zarzucił posłom PSL-u propagandę sukcesu. Stwierdził m.in., że chłopska partia powinna lepiej dbać o rolników, niż ma to miejsce teraz. Tylko propaganda sukcesu. A polska wieś propagandy nie znosi. I nie znosi propagandy sukcesu. Nigdy nie chciałem robić polityki podczas wystąpień na dożynkach, ale dzisiaj jestem zmuszony bronić po pierwsze prawdy, po drugie honoru mojego ugrupowania. Kamiński nie wracał już na scenę. Uznał, że posła Zielińskiego poniosły emocje, a ludzie, którzy nie znają się na rolnictwie, nie powinni zabierać głosu na ten temat. Odniosłem się do wystąpienia posła Hoffmana, który obraził nie tylko polityków pochodzących z polskiej wsi, ale wszystkich rolników. I tylko o to mi chodziło. Poseł Zieliński potwierdza to samo. Nie z jego ust nie usłyszeliśmy przeprosin i nigdy pewnie nie usłyszymy. Zieliński natomiast stwierdził, że musiał zareagować na agitację wyborczą PSL-u i zaczepkę posła Kamińskiego. Pod siedzibą augustowskiej prokuratury pikietowali w poniedziałek mieszkańcy gminy Nowinka. Przed budynkiem zgromadziło się około 20 osób. Mieli transparenty, przygotowany apel i oświadczenie. W ten sposób wyrazili sprzeciw wobec decyzji prokuratury, która umorzyła śledztwo dotyczące nieprawidłowości podczas zeszłorocznych wyborów samorządowych. Miejscowi zarzucili Jerzemu Kłoczko, który zabiegał o miejsce w gminnej radzie, że agitował przy pomocy alkoholu. Kandydat miał stawiać wódkę wyborcom w zamian za poparcie przy urnie. Ponadto miał obiecywać pomoc socjalną z gminnych funduszy. Przyniósł butlę wódki i prosił, żeby dał tego picie, żeby ja wypił z nimi razem. Bo to oni zrobią dla mnie na podwórko drogie. Prokuratura dwukrotnie rozpatrywała sprawę i dwukrotnie umorzyła śledztwo. Wątek poruszany przez pana redaktora został zakończony umorzeniem z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Miejscowi są niezadowoleni z takiej decyzji, dlatego zorganizowali pikietę. Chcą, aby sprawę prowadziła inna prokuratura, bo augustowskim śledczym już nie wierzą. Sugerują nawet szefowi augustowskiej prokuratury, aby zrezygnował ze stanowiska. Prokuratura augustowska nie zrobi nic. Są jakieś układy powiązania dla mnie niejasne, nieczytelne. Tak jak powiedziałem, prokuratura augustowska nie znajdzie śniegu na Antarktydzie, jeżeli my będziemy składać, że tam śnieg ten leży. Taka jest rzeczywistość. Jerzy Kłoczko, który został gminnym radnym, całe zajście komentuje krótko. Ludzie mają prawo protestować. Ja nie zrobiłem nic złego, co potwierdziła prokuratura, mówi. Nowy wóz ratownictwa wodnego otrzymała Suwalska Straż Pożarna. We wtorek odbyła się uroczysta prezentacja pojazdu. Poprzedni wysłużony wóz na podwoziu Stara straż otrzymała od wojska. Strażacki Star miał równie bogatą historię akcji co lista awarii. Ostatnio popsuł się do tego stopnia, że nie warto było go naprawiać. A ten samochód ma już 23 lata. Generalnie jest to już przy tym nowym samochodzie zabytek. No i wielokrotnie było tak, że on nam też ulegał awariom. Stara maszyna trafi do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a nowa posłuży przy ratowaniu tonących, usuwaniu szkodliwych substancji z wody i w walce z innymi zagrożeniami na miejscowych jeziorach. Pojazd ma nowoczesne wyposażenie. Nowość to urządzenie do kontaktu ze schodzącymi pod wodę nurkami lub pływające nosze dostosowane do transportu śmigłowcem. Na nowy rozkład jazdy suwalskich MPK-ów narzekają mieszkańcy miasta i okolicznych wsi. We wtorek na sesji Rady Gminy na plan narzekali sołtysi. W środę sprawa wróciła na sesji Rady Miejskiej. Temat poruszył Zdzisław Przełomiec, radny z klubu Łączą Nas Suwałki. Zwrócił uwagę na rozkład jazdy autobusów, które podjeżdżają pod siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy 23 października. Zdaniem radnego plan nie odpowiada petentom i pracownikom MOPS-u i innych pobliskich placówek. Być może dylemat nie będzie dotyczył szczególnie dużej grupy osób, jednakże
te osoby będą i są w trudnej sytuacji życiowej. Nic nie jest idealne. My zdajemy sobie sprawę, że zaraz będziemy musieli pracować nad korektą. Zaczął się nowy rok szkolny. W czwartek w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Odbyły się uroczyste akademie, a uczniowie odebrali plany lekcji. W Suwałkach naukę rozpoczęło 12 tysięcy uczniów. Czuję się trochę zdenerwowana. Ale czekam na nowe lekcje, bo słyszałam, że mamy wielu nowych nauczycieli, więc jestem ciekawa. Jestem w czwartej klasie, jest to mój ostatni początek roku w tej szkole, niestety. Przede mną matura. W Suwałkach uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem władz odbyła się w zespole szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego. Placówkę na miejską inaugurację wybrano nieprzypadkowo. Szkoła pozyskała z unijnych funduszy olbrzymie pieniądze na remont pracowni i najnowocześniejszy sprzęt do nauki zawodu. Do przeciwstawienia się aktom rasizmu i ksenofobii wzywali w Puńsku posłowie Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz i Leszek Cieślik. Swój apel przedstawili na spotkaniu z dziennikarzami przy zniszczonym niedawno litewskim pomniku w Puńsku. Tyszkiewicz i Cieślik potępili akt wandalizmu skierowany przeciwko mniejszościom narodowym, do których doszło w ostatnim czasie w całym województwie podlaskim. Postanowiliśmy dzisiaj spotkać się ze społecznością samorządu puńskiego i mieszkańców Puńska, aby po pierwsze wyrazić nasz głęboki protest przeciwko tym aktom wandalizmu i profanacji, które obserwujemy ostatnio na terenie całego niestety województwa podlaskiego. No i aby dać nasz wyraz solidarności z lokalną społecznością, wesprzeć ją. Szczególnie dzisiejszy dzień, 1 września, jest tym dniem, gdzie to też jest taki po prostu symbol, że podsycanie różnego rodzaju nienawiści narodowych między narodami powoduje do takich tragedii, które się wydarzyły 72 lata temu. Posłowie wezwali też przedstawicieli wszystkich partii, samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców do udziału w Marszu Jedności, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 17 na rynku Kościuszki w Białymstoku. Obchody 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w czwartek w Suwałkach. Przedstawiciele władz, służb mundurowych i wojska oraz uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy września 1939 roku przy ulicy Wojska Polskiego. Był apel poległych. Stańcie do apelu. I okolicznościowe wystąpienia. Głos zabrał m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, który zwrócił uwagę na udział suwalskich oddziałów w walkach z najeźdźcą. Przez całą II wojnę światową suwalczanie walczyli za Polskę i ginęli na wszystkich frontach na całym świecie. Lekcji etyki w szkołach żądał w Suwałkach Janusz Palikot, znany polski polityk. W tym celu przed szkołą podstawową nr 7 zorganizował konferencję prasową. W swoim wystąpieniu Palikot zachęcał rodziców, aby oczekiwali od szkół zapewnienia lekcji etyki. Zwrócił uwagę, że w większości placówek oświatowych nadal nie można dokonać wyboru pomiędzy religią a etyką. To wszystko powoduje, że polska szkoła jest ideologizowana i w tym sensie jest szkołą XIX-wieczną, anachroniczną, a nie szkołą nowoczesną. Po krótkim spotkaniu z dziennikarzami Palikot rozdał zaciekawionym dzieciom autografy i wszedł do szkoły, gdzie wywiesił plakaty informujące o jego akcji. To już wszystko w tym wydaniu Przeglądu Tygodnia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.